pan marszałek i pan minister powiedzieli, będę prezentować umowę partnerstwa. Nie jest to zadanie wcale takie łatwe, po tym jak pan minister Orłowski opowiedział już prawie wszystko, ale spróbuję mimo wszystko jednak coś dodać, dlatego że ta umowa, o której pan minister Orłowski mówił, dzisiaj liczy 151 stron. I jeszcze załączniki, także rzeczywiście w prezentacji można mówić dużo i przez wiele, wiele godzin, a chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na to wszystko, co jest najważniejsze. Tak jak powiedział pan minister, trwają konsultacje społeczne umowy partnerstwa. To nie jest pierwsze podejście do tekstu umowy partnerstwa. Państwo być może już jakiś czas temu słyszeliście założenia umowy partnerstwa. One krążyły gdzieś w eterze, były też konsultowane, były konferencje regionalne i w tej chwili mamy już właściwy projekt właściwej umowy partnerstwa, ale myślę sobie, że jeszcze daleko mu do ideału, jeszcze w międzyczasie będzie kilka wersji, które coraz lepiej będą pokazywać plan, jaki mamy, kiedy mówimy o wydawaniu środków unijnych. Teraz spróbuję opanować technikę. Okej. Żeby mówić o umowie partnerstwa i tak jak już pan minister Orłowski powiedział, jako tym dokumencie głównym, wiążącym, decydującym o tym, jak kierunkowane będą środki unijne, trzeba pamiętać, że to jest rzeczywiście jeden z szeregu dokumentów. To jest ten spis treści omówionej między państwem członkowskim a Komisją Europejską. Nie powstaje od po prostu. Zdecydowanie wiele wskazówek, które bardzo liczy on na jakieś efekty, bo mam mówić tyle czasu, że bałam się, że państwo tak zaśniecie, a to czasem gaśnie światło, czasem ktoś się przesiada, także bardzo się cieszę, będzie mi niewątpliwie łatwiej, tak? Bardzo się cieszę. W związku z tym, wracając do prezentacji, nie da się umowy partnerstwa przedstawić czytelnie, nie znając jakiegoś tła. Umowa partnerstwa to jest faktycznie dokument, który reguluje pewien rodzaj dogadania się między Komisją i państwem członkowskim, ale on nie powstaje dlatego, że ktoś sobie to wymyślił, tylko powstaje na bazie szeregu zarówno regulacji, jak i negocjacji tych regulacji, takiej aktywności stron i politycznych, unijnych i gospodarczych. Jeżeli chodzi o to, czym jest umowa partnerstwa, to ona jest rzeczywiście taką spinką wszystkich ustaleń. Te ustalenia znajdziecie państwo zarówno w programach operacyjnych, jak i w różnego rodzaju dokumentach takich dodatkowych, pobocznych, wspomagających, pewnego rodzaju przewodnikach, zasadach i mechanizmach. To, co wydarzyło się w ostatnim czasie, właściwie zaczęło się w prezydencji polskiej w 2011 roku jesienią. Dostaliśmy wtedy pierwszą publikację pierwszej treści rozporządzeń unijnych i od tamtego czasu zaczęła się rozmowa o tym, jak bardzo te rozporządzenia się nie podobają państwom członkowskim i jak wiele trzeba jeszcze doszlifować zapisów, żeby były jak najbardziej skuteczne, dlatego żeby jak najlepiej te środki unijne wykorzystać. Rozmowa od 2011 roku, która prowadzona jest z Komisją, z Radą, w pewnym momencie włącza się w to Parlament Europejski, to jest taka rozmowa, która mamy nadzieję rzeczywiście zakończy się jeszcze w tym roku przyjęciem rozporządzeń. To, co już państwo pewnie słyszeliście i w mediach, i czytaliście w różnego rodzaju gazetach, tak, czy na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, czy Urzędu Marszałkowskiego, to pewne fakty. O tym mówił też pan minister Orłowski. Jesteśmy dużym beneficjentem. Prawie 73 miliardy euro będzie do dyspozycji w latach 2014-2020. Są też z tych ustaleń na szczytach, czy to lutowym, czy w lipcu tego roku, pewne potwierdzenia i fakty, które być może dla kogoś, kto jest beneficjentem, nie są tak bardzo istotne, jak chociażby zasada N+3 dla całego okresu finansowego. Zasada N+3 to jest taki trochę straszak, który mówi, nie można sobie nic nie robić z tymi środkami, trzeba je uruchomić i pokazać, że rozliczamy te środki 2 lata po tym, jak zaczyna się ten rok startowy. W
tej perspektywie zasada N+3 była dla pierwszego roku, dla 2007, a potem obowiązywała zasada N+2. Jest to straszak, który nie zawsze powodował dobrej jakości projekty. Był taki trochę wyścig finansowy, w związku z tym komisja też podjęła pewnego rodzaju refleksję i ten straszak jest teraz bardziej przemyślany i będzie trzeba wykazać odpowiedni poziom wydatków 3 lata po tym roku startowym. Jest utrzymana, tak jak obiecał pan premier po szczycie, jest to sukces negocjacyjny, kwalifikowalność VAT-u wtedy, kiedy on jest nieodzyskiwany, ale jest kilka nowości. Ja postaram się mówić najbardziej czytelnym językiem, jak się da, ale mimo wszystko czasem będę musiała użyć tych sformułowań unijnych i takimi właśnie sformułowaniami, które nie są zbyt miłe dla ucha człowieka, który chciałby po prostu wydawać te środki, to jest na przykład rezerwa wykonania czy warunkowość makroekonomiczna. Są to pewnego rodzaju mechanizmy efektywnościowe, które powodują, że rzeczywiście poza tym, że mamy wydać te środki, to mamy je dobrze zainwestować, mamy zrealizować wskaźniki nie tylko finansowe, ale także rzeczowe. W związku z tym to, co się dzieje na niwie rozmów komisyjno-parlamentarno europejskich, tak szeroko rozumianych, w których duży udział ma prezydencja. Najpierw była to prezydencja polska, potem duńska, cypryjska, teraz się skończyła niedawno irlandzka i zaczęliśmy prezydencję litewską. To są rzeczywiście rozmowy, które powodują, że coraz bliżsi jesteśmy takiego obrazu, pełnego obrazu warunków, jakie zapisane w rozporządzeniach, aktach wykonawczych, aktach delegowanych będą towarzyszyły państwu, beneficjentom, ale i instytucjom zaangażowanym we wdrażanie, w organizowanie, w zarządzanie programów. Stan zaawansowania prac na tej niwie europejskiej jest dosyć dobry. To znaczy, oczywiście, można byłoby liczyć, że będzie szybciej pakiet dokumentów przyjęty. Niemniej jednak teraz trwają już bardzo, powiedziałabym, kluczowe rozstrzygnięcia. I tak jak wspomniał już też pan minister Orłowski, mamy nadzieję, że w tym roku zakończy się cały proces, że dzięki temu będziemy mieli już czarno na białym podstawy do tego, żeby uruchomić programy operacyjne na przyszłą perspektywę. Te sprawy, które były dosyć trudne, ale które już są za nami, które mamy już uregulowane, gdzie właściwie moglibyście państwo, nie powiem, że jest to przyjemność, bo przejść przez rozporządzenia unijne rzeczywiście jest to zadanie niełatwe. No niemniej jednak ono pokazywało, rozporządzenia unijne pokazują właśnie, jak organizowany będzie proces programowania, jak komisja widzi i oczekuje, powinien wyglądać wymiar terytorialny programu operacyjnego. Ustalone są już zasady dotyczące kwalifikowalności, tam już można szukać pewnego rodzaju wskazówek, co będzie dopuszczane do finansowania, a co nie. Tych bloków, tak jak państwo widzicie, które są już rozpatrzone, co do których jest już kompromis, jest wiele. Jeszcze zostaje nam kilka, które no, dosyć ważne są, bo zarządzanie finansowe jest dlatego ważne, że rzeczywiście komisja zaplanowała pewnego rodzaju zmianę mechanizmu finansowania, ten cykl inwestycyjny i taki rozliczeniowy miałby być zamknięty w cyklu rocznym. To nie jest może zbyt wygodne. To by powodowało też, że instytucja zarządzająca musiałaby inaczej patrzeć na zarządzanie programem, na ogłaszanie konkursów, na wdrażanie projektów. No ale to, co jest jeszcze ważne i to, co będzie rozstrzygane jesienią tego roku, to jest właśnie makrowarunkowość i rezerwa wykonania. Makrowarunkowość to jest tak naprawdę zadanie dla każdego, kto inwestuje publiczne środki. Tak? Nie można myśleć o wydatkowaniu unijnych środków, nie myśląc o racjonalnym wydatkowaniu publicznych środków. Makrowarunkowość oznacza, że jeżeli ktoś chce realizować dużą inwestycję infrastrukturalną, to musi się ona komponować, ona musi się opłacać, ona nie może tylko ponosić kosztów, ale ona musi pokazywać, że ten, kto planował takie duże inwestycje infrastrukturalne, wiedział, że w obrębie, w jakiejś okolicy nie ma konkurencyjnej. Dlatego o tyle to jest istotne, że nie tylko środki unijne będą, że tak powiem, pod lupą czy pod cenzurą pewnego rodzaju regulacji, przepisów unijnych, ale także środki
publiczne, krajowe wymagają wstrzemięźliwości, jeśli chodzi o ochotę na wydawanie po prostu tych środków, tylko trzeba rzeczywiście wydawać tak, jakby pokazywać, że ma się pełną świadomość tego, że wokół nie istnieje konkurencja, która mogłaby zagrozić utrzymaniu płynności finansowej. Jeżeli chodzi o rezerwę i ramy wykonania, to to też jest taki bardzo ważny element i czynnik, taki, który pokazuje, że trochę i komisja reflektuje się po tym, jak kończy się powoli obecna perspektywa finansowa, bo ramy i rezerwa wykonania to jest rzeczywiście taki mechanizm, który powoduje, że z ogólnej puli środków, którą dostanie program operacyjny, 7% w każdym priorytecie to jest takie pieniążki za ramką, za szkiełkiem. Będzie można je, to szkiełko zbić, te środki wykorzystać wtedy, kiedy spełni się pewne warunki, kiedy osiągnie się tak zwane kamienie milowe i wśród tych kamieni milowych nie są to tylko i wyłącznie finansowe, ale są właśnie rzeczowe, czyli od instytucji zarządzającej będzie bardzo mocno zależało, jak zmierzy efektywność wykorzystania, wdrażania środków unijnych, jak zaplanuje właśnie te kamienie milowe i czy te 7% będzie dostępne, czy nie będzie dostępne. To nie jest tak, że one w każdym przypadku zostaną stracone, więc proszę się nie martwić. Akurat instytucja zarządzająca w województwie pomorskim to jest jedna z lepszych instytucji zarządzających. Zapomniałam, żeby na początku powiedzieć, że mimo że pan marszałek powiedział o panu ministrze, że jest swojak, to ja też się u państwa dobrze czuję. Mimo że nie jestem z Pomorskiego, bardzo lubię komitety monitorujące województwa pomorskiego, są zawsze intelektualnie takie wymagające. Dlatego bardzo się też cieszę, że mam możliwość zaprezentowania umowy w Pomorskim. I tak właśnie nawet miałam taką refleksję, że właściwie dla niektórych województw powinniśmy mieć bardziej ambitne prezentacje, a nie taką standardową. Także następnym razem, jak przyjedziemy do państwa, to już taką szczególnie dobrze przygotowaną do poziomu dyskusji prezentacją. Jak to się ma w takim zestawieniu prac, które dzieją się w Brukseli i prac, które dzieją się tutaj w Polsce przy okazji powstawania tych wszystkich dokumentów? No wygląda na to, że jakaś synchronizacja nam się uda, że to, co Komisja skończy przyjęciem pakietu przez Radę, to, co się wydarzy w Brukseli, powinno w czasie zejść się z naszą polską gotowością do rozpoczęcia faktycznego, takiego realnego wdrażania nowej perspektywy. W związku z tym te konsultacje, które prowadzimy, są bardzo ważne, ale one są ważne nie dlatego, że chcielibyśmy namówić państwa do zadania tysiąca pytań, czy coś może być finansowane. Nie, raczej liczymy na to, żeby pokazać właśnie regionalne potrzeby, żeby pokazać, że specyfika takiego kraju członkowskiego, jakim jest Polska, dosyć dojrzałego, jeżeli chodzi o strukturę, o decentralizację, właśnie oczami regionalnymi, nie zawsze jest dobrze chyba odebrana w Warszawie. Ja czasem powiem o umowie partnerstwa, to czy coś w niej będzie, dlatego że mimo iż dokument ma 150 stron i jest w niektórych miejscach bardzo detaliczny, to naprawdę jeszcze, i tu krytycznie w stosunku do pracy swojej czy mojego zespołu, nie wszystkie zasady, reguły, zapisy są idealne. To, jak będzie wyglądała umowa partnerstwa, to jakie będą tam zapisy, to właśnie zależy od tych konsultacji, które odbędziemy w poszczególnych regionach. Konsultacje w tej perspektywie na 2014-2020 mają szczególne znaczenie. Komisja bardzo mocno kładzie nacisk na to, żeby dobrze przeanalizować wszystkie głosy, krytyczne, pochwalne, pytania, sugestie i żeby wyciągnąć jak najlepsze wnioski, czyli czasem być może pogłębić jeszcze analizę, a czasem po prostu wykorzystać wprost to, co zostało zasygnalizowane podczas konsultacji społecznych. One mają naprawdę duże znaczenie, dużo większe znaczenie w tej perspektywie, niż w przyszłej perspektywie, aniżeli w tej, którą jeszcze kończymy. To, co powiedział pan minister już w swoim wystąpieniu, to jest taki proces, który już trwa w przygotowaniu umowy partnerstwa od jakiegoś czasu. Państwo, tak jak już wspomniałam, może kojarzycie założenia umowy partnerstwa. Z jednej strony bardzo dobrze, że zdecydowaliśmy się na taki dokument jak założenia, ale założenia przez to, że może zapomniały, że miały być założeniami, stały się bardzo
szerokim dokumentem i spowodowały, że rzeczywiście umowa partnerstwa też w niektórych miejscach rozlewa się w swoim tekście. Nie zawsze czyni to ten dokument czytelnym, niemniej jednak już nie odwracając ścieżki, którą postanowiliśmy realizować, założenia umowy partnerstwa były przesłane do Komisji Europejskiej. Na bazie tych założeń odbyliśmy dosyć długi, nieformalny dialog, takie nieformalne rozmowy i negocjacje z Komisją. I znów, to było nawet dobre rozwiązanie, żeby zrozumieć i żeby Komisja czasem też zreflektowała się, co tak naprawdę chce od państw członkowskich. Natomiast nie zawsze skutek tych spotkań był dobry dla państw członkowskich, bo faktycznie poznaliśmy bardzo rygorystyczne oczekiwania Komisji Europejskiej i czasem za wcześnie powiedzieliśmy, że dziękujemy za takie rozwiązanie. Stąd przygotowanie Komisji Europejskiej do oceny umowy partnerstwa jest bardzo dobre, jest bardzo krytyczne. Pierwsze uwagi, pierwsze spostrzeżenia, nie realizujecie naszego komisyjnego planu wobec państwa członkowskiego. Komisja swój plan wobec państwa członkowskiego przedstawiła w takim dokumencie, który nazywa się Position Paper. W związku z tym, że przegadaliśmy z Komisją całe Position Paper, pokazaliśmy, jakie mamy jako państwo członkowskie ustosunkowanie się do niektórych obszarów, bardzo mocno Komisja oczekuje, że spełnimy dokładnie to oczekiwanie. No nie zawsze tak jest. Chcielibyśmy jednak realizować polską ścieżkę rozwoju, w związku z tym nie zawsze te spotkania z Komisją kończyły się konsensusem i myślę, że z jednej strony to dobrze, bo znamy wroga, a z drugiej strony to źle, bo rzeczywiście dość szybko się obnażyliśmy. Ten projekt, który państwo, o którym dzisiaj państwo usłyszycie, został przesłany do takiej nieformalnej oceny do Komisji Europejskiej, uzyskał status dojrzałości, czyli rzeczywiście jest już w tym projekcie wszystko to, co Komisja chciałaby oceniać. Natomiast ocena taka fachowa, merytoryczna przez poszczególne dyrektoriaty trwa. Z moich informacji wynika, że 20 września doczekamy się takich już uwag zebranych przez